Mówiliśmy już o planach budowy drugiej sali kinowej w Kutnowskim Domu Kultury. Wyszliśmy na miasto zapytać mieszkańców, co sądzą o tym pomyśle i czego im jeszcze brakuje w naszym kadeku. Przydałaby się, jedna właśnie była na koncerty, a druga by może była właśnie na na kino. Pomieszczenie na próby dla zespołów takich rockowych właśnie. Takie specjalne pomieszczenie. Tak, bo tam jedno jest, ale przydałoby się więcej może, żeby więcej zespołów mogło się rozwijać. No sądzę, że każda taka rzecz, która wiąże się z kulturą, daje wymierne efekty. Przecież trzeba wziąć pod uwagę, no są ferie, potem są wakacje, więc myślę, że to ma rację bytu. Ja wiem, może, ale nie musi, uważam, bo wie pan, jak są koncerty, to jest inna sprawa. A chodzi pan do kina, do kadeku? Sporadycznie zdarza się. No jakieś przeglądy na przykład znanych reżyserów z jakiś czas, albo na przykład muzyczne filmy częściej. No ja wiem, może i była potrzebna. A chodzi pani do kadeku na jakieś wydarzenia? O, nieraz chodzę z córką. A co według pani brakuje w kadeku? Co brakuje? Czego brakuje? Ja wiem, w kadeku. No więcej rozrywek, żeby było. Rozumiem. No. Dziękuję serdecznie. Może część pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców spełni się w niedalekiej przyszłości. Nam pozostaje tylko czekać.